W myśl kodeksu karnego wykonawczego jest im właściwe kształtowanie pozytywnych i szczególnie społecznie pożądanych postaw skazanego. Istotnym warunkiem skuteczności procesu korekty kształtowania na nowo postaw osadzonych jest ich własna aktywność. Naszą rolą służby więziennej jest zbudzenie posadzonych w swoim współdziałaniu, wskazanie sposobów i możliwości zmiany swojego życia i wyjście z kryminogennego środowiska. Wierzymy w efektywność naszej pracy. Wiemy też, jak ważna jest nasza praca dla społeczeństwa. Jak ważne jest, aby osoby opuszczające mury więzienia nie były zagrożeniem dla obywateli. Czy wierzę w to, co robimy? Czy wierzę, że to jest efektywne? Tym nie wierzę, to już wtedy robimy, po prostu. W Siedlcach uświadomiła mi, że to nie są czcze słowa resocjalizacji. Jeszcze do niedawna, spójrzcie Państwo, jakie to jest symboliczne. Służba więzienna. Ochrona, bezpieczeństwo, resocjalizacja. Takiej kolejności. Ta resocjalizacja była, no nie powiem, że traktowana po macoszemu, bo na pewno tak nie było. Natomiast ta nasza praca, praca u podstaw, nie jest pracą medialną. To się bardzo trudno sprzedaje. Dlatego w tym momencie chciałbym serdecznie podziękować mediom te nasze przedsięwzięcia. Wiecie Państwo, tu nie ma krwi, tu nie ma przemocy, tu nie ma czegoś takiego nośnego, prawda, w mediach. Wykonywane bardzo wiele prac, których na sobie mówi widać. Tak jak Pan Dyrektor powiedział, to nie jest medialne, to się nie sprzedaje. Tego nikt nie zmierzy, że ktoś, kto trafił do więzienia, więcej dla niego nie trafi. Tak naprawdę to jest nasz sukces, którego nigdy nie będziemy mogli nikomu pokazać. Jeżeli ktoś wróci na dobrą drogę życia, po prostu drobnie dajmy tak. Szanowni Państwo.